Hej Wam, witam Was w tym rozkładzie na rok 2024 składający się z 12 kart, czyli po jednej karcie na każdy miesiąc. Zobaczymy sobie główną energetykę każdego miesiąca, czyli takie główne zdarzenia, wydarzenia, taką najważniejszą energię, która może się pojawić w każdym miesiącu. Oczywiście pamiętajcie, że jest to rozkład ogólny, więc on zawiera energetykę wszystkich zebranych tu oglądających osób, także nie wszystko może z Wami rezonować. Pamiętajcie, że jest to energia ogólna, także ja będę podawać też różne opcje. Dla każdego może różnić się troszeczkę, może chodzić o coś innego, czy to o sferę zawodową, czy sferę miłosną. Nie dla każdego przekaz będzie taki sam, ale możemy sobie zerknąć po prostu, jakby czego będzie dotyczył każdy miesiąc i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Pamiętajcie, że są to tylko karty. Karty mogą nam wskazać drogę, mogą być wskazówką, ale nie jest to coś, co musi się zdarzyć. To my sami jakby sprawujemy władzę nad swoim życiem, także mamy na wiele rzeczy wpływ i wiedząc na przykład, jaka energia panuje, to my możemy jakoś się na to przygotować albo po prostu też jakoś na to wpłynąć. Jeśli byście chcieli takie czytanie prywatne, to zapraszam do kontaktu. Znajdziecie mnie na mojej stronie na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia, czy też na Instagramie. Zapraszam również przy okazji do zaobserwowania, czy do polubienia strony, czy też na moją grupę prywatną zamkniętą na Facebooku. Zapraszam również, zachęcam do subskrybowania kanału, byście mogli być na bieżąco, dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. No i oczywiście też, jeśli byście chcieli, możecie pomóc mi w rozwoju tego kanału, po prostu dołączając do mojej społeczności i po prostu subskrybując ten kanał. No to co, przechodzimy sobie do rozkładu. Jeszcze sobie przetasuję karty tak, aby ułożyły się w kolejności 12 miesięcy dla Was, Raki. No i mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. No, Raczki, jedna rzecz mi się tu pojawiła, pierwsza, od razu muszę o tym wspomnieć. Macie niezbyt przyjemną energię w czerwcu, jakieś po prostu rozczarowanie, załamanie, ale tutaj karta Słońca mówi nam od razu, że nie ma się co załamywać, że wyjdzie Słońce. Jakieś zmiany będą się pojawiać na pewno w tym roku 2024. No i tu od razu pokazuje się już w styczniu taka energia, że coś nowego może się zadziać, jakiś nowy pomysł, jakiś moment olśnienia, być może jakieś przemyślenia, ale generalnie tutaj karta nawiązuje do jakiegoś nowego początku, bardziej to takiego początku zaczętego w umyśle, czyli po prostu możecie mieć jakiś taki, wpadniecie na jakiś pomysł, przyjdzie Wam coś nowego do głowy, czy też po prostu ktoś może się do Was odezwać, albo Wy odezwiecie się do kogoś, musicie jakby z kimś się skomunikować, skontaktować. Jeśli chodzi o luty, tutaj ogólnie bardzo dobra energia spokoju, jakby satysfakcji, spełnienia, także Wasz luty wygląda całkiem dobrze. No i w marcu mamy tutaj energię sprawiedliwości, także tutaj dużo może się skupiać jakby energii na tym, że żeby po prostu działać sprawiedliwie, może ktoś będzie się Wam przyglądał, albo Wy będziecie komuś się przyglądać, będziecie chcieli jakby kogoś ocenić, albo ktoś będzie Was ocenić, to może po prostu dotyczyć i pracy, może dotyczyć i
i relacji, czyli po prostu w związku będzie się Wam ktoś przyglądał, oceniał, czy jesteście tacy, jacy by chcieli, żebyście byli, czy po prostu to Wy będziecie robić, będziecie jakimś surowym okiem patrzeć, czy dla części z Was mogą tu dotyczyć sprawy jakieś sądowe na przykład. Tak jak mówiłam, jest to energia ogólna, także dla każdego może oznaczać to coś innego. Ogólnie jest to dużo jakby sprawiedliwości, osądu, takiego jakby przyglądania się czemuś, ważenia też na przykład opcji, na przykład, która będzie lepsza. Także to może dotyczyć zarówno pracy, jak i relacji, związków. No i w kwietniu mamy As Kielichów, czyli może pojawić się jakiś nowy początek, znowu kolejny nowy początek. Tu jest nowy początek, w sensie może zadziać się jakiś klik w głowie, że tak powiem. A w kwietniu tu bardziej może nawiązywać to do spraw uczuciowych, czyli może mogą pojawić się jakiś nowy związek, nowa relacja, a może też być jakby niekoniecznie coś nowego, ale może pojawić się w obecnej relacji jakieś odrodzenie się uczuć, po prostu coś nowego się narodzi, nowe uczucia, nowe emocje, jakiś nowy początek, świeży start. W maju będzie być może trzeba powalczyć o coś, zamienić się w takiego odważnego rycerza, ruszyć do walki. Tu może chodzić o, mogą być pojawić jakieś też kłótnie, potyczki słowne, albo po prostu jakaś walka taka w swojej głowie o coś. Może pojawić się dużo myśli, dużo logicznego myślenia, dużo jakichś rozkmin na przykład, bo jest dużo tutaj takiej, no. Mamy rycerza mieczy, czyli miecze nawiązują ściśle do umysłu, ale też do komunikacji. Także może być też dużo rozmów, albo po prostu z odwagą trzeba też, tak jak rycerze są odważni, waleczni, będzie trzeba powalczyć, albo po prostu też odezwać się do kogoś, jakby coś zapoczątkować. No i jeśli chodzi o Wasz czerwiec, tu tak jak wspomniałam, może być jakieś takie chwilowe. To nie musi oznaczać energię, że cały miesiąc będzie tak wyglądał, że będziecie jacyś załamani i zawiedzieni na przykład, tylko to może być po prostu jeden jakiś moment, może to być jeden dzień, ale po prostu to się pokazuje tutaj jako główna taka energia, także może być to jakiś gorszy etap, jakieś gorsze myśli, negatywne myśli, jakiś smutek, jakieś rozczarowanie, ale tak jak wspomniałam na początku, nie przejmujcie się, bo już w lipcu wychodzi Wam słońce, wyjdzie słońce, czyli tak jakby po deszczu wychodzi słońce i jest tu dużo radości, dużo optymizmu, spełnienia, satysfakcji, także nie ma się co przejmować, zaświeci słońce. To również może oznaczać narodzenie się czegoś nowego, no bo po nocy wychodzi słońce, słońce jest początkiem nowego dnia. Także no, dla Was tutaj też może być rada taka, byście świecili swoim blaskiem, byście nie chowali swojego blasku. Ale znowu w sierpniu mamy kartę wieży, czyli mogą zadziać się jakieś nagłe, niespodziewane zmiany, które niekoniecznie muszą być złe, bo mogą to być zmiany, które są po prostu wymagane i niekoniecznie wieża zawsze jest czymś złym, ale po prostu coś musi runąć. Muszą runąć jakieś być może stare przekonania, musi runąć po prostu jakaś wasza stara rzeczywistość i trzeba po prostu jakby iść w kierunku czegoś nowego, więc nie da się jakby zbudować czegoś nowego na starym. Trzeba zburzyć jakby stare fundamenty i zbudować coś nowego. No i tutaj we wrześniu
We wrześniu pojawia się tu taka energia, że będzie trzeba pracować, może pracować trochę ciężej, trochę bardziej sumiennie, jakby odpowiedzialnie wykonywać swoją pracę. No, tu by bardzo to pasowało, bo jeśli runie wam jakaś wieża, no to będzie trzeba ją odbudować, tak? Będzie trzeba zacząć od nowa. W sumie to już tutaj pokazuje się właśnie w lipcu energia takiego nowego początku, czyli jakby może tak być, że właśnie zacznie się już coś nowego, wyjdzie słońce, będzie super, ale na przykład w sierpniu zdacie sobie sprawę z tego, że jest coś nowego, jest super, ale najpierw stare musi się zakończyć, albo nawet po prostu zacznie się coś nowego, ale wszechu jakby zawsze się upomina o to, że możecie coś dostać wcześniej, ale swoje i tak będziecie mieli do zrobienia, także coś będziecie musieli zburzyć, żeby te nowe po prostu zachować. Także tutaj właśnie pojawia wam się więcej pracy, więcej jakby wkładu pracy, bardziej taka sumienna, konsekwentna praca. No i w październiku może pojawić się moment takiego wyboru, no to idę w lewo czy w prawo, będziecie może musieli się trochę zastanowić, może jakby sprawy trochę przyspieszą, tu będziecie sumiennie sobie pracować powolutku, na przykład kawałeczek po kawałeczku, ale w październiku pojawi się taka energia, no to przyspiesz, wybierz, czy w tą stronę, czy w tą, może po prostu tu zaczniecie sobie nad czymś pracować, ale będziecie musieli jeszcze coś wybrać, jeszcze podjąć jakąś decyzję. Tu właśnie szczególnie w tej talii karta nawiązuje właśnie do wyborów, w innych na przykład bardziej do tego przyspieszenia jakiegoś tempa, że jakieś podróże też na przykład, że będziecie musieli ruszyć, no i coś wybrać, pójść w jakimś kierunku. W listopadzie o dziwo już i baran, i bliźnięta miały tą samą kartę. Nie w tym miesiącu, ale też pojawiła się ta karta, czyli karta kapłanki. Być może będziecie musieli bardziej słuchać swojej intuicji, może będziecie musieli bardziej zagłębić się w siebie, posłuchać swojego wewnętrznego głosu, czyli wyciszyć się. No tu będziecie musieli podjąć jakąś decyzję, być może będziecie musieli zagłębić się w siebie i poszukać tej odpowiedzi w sobie, może będziecie musieli bardziej tak jakby wsłuchać się w siebie, w swój wewnętrzny głos, czego tak naprawdę chcecie, co musicie wybrać, bo tu właśnie kapłanka mówi nam o tym, że wszystkie odpowiedzi mamy w sobie, więc nie szukaj tych odpowiedzi u kogoś, nie pytaj innych o zdanie, tylko zagłęb się w siebie, albo może to dla was oznaczać jakby taki okres bardziej odkrywania siebie, podwyższania swojej świadomości, skupienia się na swojej duchowości, albo też odkrywania jakiejś prawdy. Może ktoś odkryje jakąś prawdę, albo wy odkryjecie jakąś prawdę. No i w grudniu troszkę cięższa energia. Być może będziecie musieli więcej pracować, za dużo na siebie może weźmiecie też. Jakby może być wam ciężko, więc spróbujcie poprosić może kogoś o wsparcie. Tutaj właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, w kapłance, jeśli chodzi o podejmowanie na przykład decyzji, no to wy musicie podjąć tę decyzję, wy musicie jakby zagłębić się w siebie i to musi wyjść od was, ale jeśli chodzi o jakieś na przykład fizyczne działanie, być może tutaj właśnie w grudniu będzie trzeba poszukać wsparcia, odciążyć się może trochę, może za dużo będziecie chcieli zrobić na raz i może będziecie musieli z czegoś zrezygnować i nie robić aż tak dużo na raz, tylko po prostu trochę tego ciężaru z siebie zrzucić, a poprosić kogoś o wsparcie, albo po prostu robić mniej, bo możecie po prostu być za bardzo przeciążeni, za bardzo przepracowani, albo będziecie mieli po prostu w grudniu dużo pracy. To by było na tyle raki. Dziękuję wam i do następnego razu. Jeśli wam się podobało, no to zostawcie kciuka w górę. Dziękuję. Do następnego razu. Pa!